Polskie Radio Euro, zostaw wiadomość. Dobry wieczór, Tomasz Kosiorek, witam bardzo serdecznie w piątkowy wieczór i zapraszam na zostaw wiadomość. Weekend się zaczął, w związku z tym myślę, że wielu z Was myśli o kontakcie z przyrodą, z naturą i pewnie niektórzy słuchają nas już pod, gdzieś pod gruszą. A dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak w kontakcie z naturą można poznać lepiej siebie. A tę naturę będą reprezentować konie. No, konie jak to konie same w radiu pewnie niewiele by powiedziały, dlatego w imieniu koni będzie mówić nasz dzisiejszy gość, Dorota Sojda, która jest w studiu Polskiego Radia w Krakowie. Dobry wieczór, witam cię. Dobry wieczór, witam serdecznie. Nasz gość jest coachem, konsultantką, trenerką, a w swojej pracy wykorzystujesz też konie, wykorzystujesz kontakt człowieka z koniem. Jesteś prezeską Towarzystwa Jeździectwa Naturalnego. Pierwsze pytanie, jakie się rodzi, to pytanie, co koń może dać człowiekowi i co koń może człowiekowi o człowieku powiedzieć, bo raczej mamy wrażenie, że to my podglądamy konia i jego mamy poznać, tymczasem ty mówisz, że można poznać siebie dzięki tej współpracy z koniem. No, zdecydowanie. Koń może dać człowiekowi ogromnie dużo i może nie tyle powiedzieć człowiekowi o nim samym, ale dzięki kontaktowi z koniem, dzięki pracy z koniem, każdy z nas może znacznie lepiej siebie poznać, siebie zrozumieć, zrozumieć to, co jest dla nas ważne, jak jesteśmy odbierani przez innych, jaki mamy wpływ na innych, jak budujemy własny autorytet, jak się komunikujemy, czyli bardzo dużo informacji na temat naszej własnej skuteczności w życiu. No właśnie, myślę sobie o tych informacjach, kiedy umawialiśmy się na tę audycję i rozmawialiśmy o tym, czym się zajmujesz, to w zasadzie ustaliliśmy, że pracujesz tak dwutorowo, to znaczy pracujesz z ludźmi, którzy pracują w biznesie, z tymi, którzy podejmują ważne decyzje również finansowe, ale to nie jest tak, że ograniczasz się do tego, żeby się jakoś tutaj na biznesie fokusować, zajmujesz się także tym, co ludzie robią w prywatnym życiu i ich życiem osobistym. Metoda, o której tutaj w ogóle rozmawiamy, nosi nazwę Horse Assisted Education, czyli edukacja wspierana przez pracę z koniem, albo edukacja z koniem jako współtrenerem. I oczywiście doskonale nadaje się do biznesu, ale to, co mnie niezwykle fascynuje, to danie również szansy ludziom, którzy po prostu zainteresowani są własnym rozwojem, którzy chcą w życiu działać skuteczniej, lepiej, efektywniej, którzy lepiej chcą rozumieć siebie, lepiej chcą budować relacje z innymi ludźmi. Dlatego prowadzę również szkolenia otwarte, do których każdy zainteresowany może uczestniczyć. I to są szkolenia, albo raczej warsztaty, nie lubię nazywać ich szkoleniami, bo ja nie uczę. To nie chodzi o to, że ja tam głoszę własną mądrość i słuchajcie mnie, bo o to chodzi. Nie, absolutnie nie. To jest taka przestrzeń, w której ludzie spotykają się sami z sobą i z koniem. Razem z tym koniem przeprowadzają różne ćwiczenia, bardzo proste ćwiczenia, starając się być równocześnie niezwykle świadomi samych siebie, świadomi tego, co się w ich głowie dzieje, jakie myśli im po głowie chodzą, no i tego, jak koń na nich reaguje. Pracujesz z dwoma współpracownikami, bo twoje konie mają na imię Maciek i Galopek, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze. Właściwie pracuję z większą ilością koni, ale faktycznie osobiście z moich własnych koni dwa uczestniczą w tych warsztatach. Jeden ma na imię Maciek i jest to koń, którego wykupiłam z rzeźni. To swoją drogą taka mała dygresja, że ja wierzę, że ta metoda, kiedy będzie popularniejsza, da możliwość pracy koniom, które nie muszą naprawdę kończyć w rzeźni, a po ciężkim życiu, ciężkiej pracy mogą jeszcze ludzi bardzo wiele nauczyć. A drugi koń to konik, którego mam już lat 12, to jest Arab czystej krwi, zupełnie inny o imieniu Galop. Także dwaj chłopcy, bardzo różni od siebie.
i bardzo, bardzo dużo tworzący takich możliwości dla ludzi, aby oni siebie mogli lepiej poznać. Będziemy musieli się dzisiaj zaprzyjaźnić z tymi twoimi współpracownikami, porozmawiamy jeszcze o nich, ale pierwsze pytanie, jakie się rodzi, to dlaczego koń? Co jest takiego w koniu, że on jest świetnym zwierciadłem, w którym człowiek może się przyjrzeć? Tutaj trzeba się będzie odwołać do twojego pierwszego wykształcenia, bo jesteś biologiem z wykształcenia. Tak, jestem biologiem. Bardzo pięknie powiedziałeś, właśnie koń jest zwierciadłem. Koń jest zwierciadłem tego, co człowiek wnosi w jego przestrzeń. A dlaczego? No, spójrzmy na to troszkę z ewolucyjnego punktu widzenia. Koń jest zwierzęciem roślinożernym i pochodzi z otwartych przestrzeni, z wielkich otwartych przestrzeni stepów. I ciekawostka, nie ma drugiego żołądka, tak jak krowa, czyli je przez 16-18 godzin na dobę. A że je trawę, to głowę ma spuszczoną w dół. Gdyby żył samotnie, byłby bardzo łatwym celem, no i jako gatunek nie przetrwałby do dzisiaj. Dlatego mechanizmem, który konie wykształciły, to jest mechanizm życia stadnego i doskonałej komunikacji. Konie są mistrzami komunikacji i mistrzami przywództwa. Ponieważ muszą zadbać o siebie, to w każdej relacji, czy z drugim koniem, czy z człowiekiem, będą zadawały pytanie, będą testowały. Kto w naszej parze zadba o drugiego? Czy to ty, człowieku, zadbasz o mnie, weźmiesz odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo, czy ja muszę zadbać sam o siebie? A ponieważ są mistrzami komunikacji, i to nie komunikacji słownej, w której człowiek tak się kształci, tylko komunikacji pozawerbalnej, która wciąż nawet u człowieka stanowi dominującą część komunikatów, bo tylko 9% to jest komunikacja słowna, cała reszta to jest ton głosu i mowa ciała. I konie właśnie to czytają. Czytają w sposób natychmiastowy, doskonały. No, dodam jeszcze, że widzą prawie 350 stopni dookoła siebie, bo oczy mają po bokach głowy. W związku z tym wyczuwają, percepują, dostrzegają każdy komunikat, który człowiek daje na płaszczyźnie świadomej i podświadomej. Czyli wyczuwają, widzą to, co człowiek mówi napięciem twarzy, napięciem mięśni, spojrzeniem, zaciśnięciem szczęk, tym, co chciałby często ukryć. Na przykład ja się boję, albo ja nie wiem, dokąd iść, ja nie wiem, co teraz zrobić. Koń to natychmiast wyczuwa, ponieważ kiedyś od tego właśnie zależało jego przetrwanie. Stąd jest takim doskonałym obserwatorem i współtrenerem. W tym momencie na razie przerwijmy, posłuchamy muzyki, a chciałbym, żebyśmy za chwilę porozmawiali o tym, to jak człowiek może się odnaleźć w tym kontakcie, w którym, no właśnie, co ma zrobić? Ma tego konia zdominować? Jak ma się zachować wobec niego? I co tak naprawdę można ustalić? Chociażby podchodząc do konia i stając z nim, no powiem, twarzą w twarz, bo chyba tak należy to określić. Z Dorotą Sojdą dzisiaj będziemy rozmawiali do pierwszej, więc zostańcie z nami. Zostaw wiadomość w Polskim Radiu Euro. Polecam. Zostaw wiadomość. Poświęciliśmy dzisiaj koniom i temu, co człowiek może w kontakcie z koniem zyskać. Wiele osób, które jeżdżą konno, opowiadają o niesamowitych przeżyciach, o tym, czego się doświadcza wtedy, kiedy jeździ się konno, kiedy ma się swojego konia, kiedy się go poznaje, kiedy człowiek się z nim układa i układa jakiś wspólny język, kiedy zaczynamy się komunikować w nowy sposób w zasadzie, bo to jest takie z powrotem wyczulenie na to, co my pokazujemy swoim ciałem. I świadomość tego, co pokazujemy swoim ciałem. Wracamy do rozmowy z Dorotą Sojdą. Powiedziałaś przed chwilą, że trzeba się z tym koniem w jakiś sposób zacząć porozumiewać, no bo koń, powiedziałaś, że koń doskonale różne rzeczy będzie czytał. To znaczy, czy można by z tego wysnuć wniosek, że konia nie da się oszukać? No myślę, że można taki wniosek wysnuć. Możemy udawać, natomiast to nasze udawanie konia nie zwiedzie, bo możemy udawać, że jesteśmy odważni, że nie boimy się, na przykład podchodząc do konia. Ale jeżeli tak naprawdę w środku odczuwać będziemy strach, to nasze oczy, nasze źrenice, nasze napięte szczęki, nasze spięte ramiona, to wszystko nas zdradzi. I koń to będzie widział. I będzie widział, że komunikat, który w tej chwili wysyłamy, jest w jakiś sposób niespójny. Tu niby jakiś odważny chojrak taki podchodzi, a równocześnie widać, że się boi.
porozumiewanie z koniem, no ja, nie tylko z koniem, my cały czas komunikujemy. Tak jak konie, tak ludzie też cały czas komunikujemy. Świadomie, podświadomie, nasza mowa ciała, nasze ułożenie, to jak siedzimy, to jak stoimy, to wszystko mówi o tym, jak się czujemy, o tym, kim jesteśmy, jakie mamy poczucie własnej wartości, jaką mamy świadomość tego, co chcemy teraz zrobić. Także no, to wszystko jest jak na dłoni, tylko troszkę świadomości, troszkę wyczulenia i drugi człowiek to też będzie widział. Także to szkolenie z końmi, nie chodzi o to, żeby konie nas rozumiały, chodzi o to, żebyśmy zauważyli, że to wszystko się da odebrać. I tak jak konie nas czytają, tak inni ludzie też nas odbierają na tej podświadomej płaszczyźnie. I innych ludzi możemy próbować oszukiwać właśnie słowami, komunikatami jakimiś słownymi, ale równocześnie myślę, że każdy z nas miał takie doświadczenie, że spotkał człowieka i no, coś mu nie gra. Coś mu, niby ten człowiek mówi jedno, ale no, nie pasowały jest to niespójne. Te komunikaty do siebie. Tak, dokładnie tak. Więc nawet my też to mamy. Konie są na to tylko bardziej uwrażliwione. A dodam tutaj jedną rzecz, która jest bardzo ważna w tych szkoleniach. Koń nie kłamie. Koń nie kłamie. Koń nie umie kłamać. W związku z tym, jeżeli on coś odbiera, w jakiś sposób nas odczytuje i w jakiś sposób reaguje, to jest autentyczne, najbardziej szczere, jakie może być. To jest najczystsza, najbardziej zobiektywizowana informacja zwrotna, jaką możemy dostać. No dobrze, to przyjrzyjmy się temu, jak to wygląda w praktyce. To znaczy, człowiek spotyka się z koniem i co? Wsadzasz kogoś na grzbiet? Czy może ten proces zaczyna się znacznie wcześniej, już w momencie, kiedy się do konia podchodzi? To może ja pozwolę sobie zrobić jeszcze krok do tyłu, jeszcze krok wcześniej. Jest jedna ważna rzecz, o której jeszcze żeśmy tutaj nie powiedzieli. Mianowicie, koń jest zwierzęciem dużym, tak? I to też jest jeden z aspektów, który czyni, że się świetnie do takich zajęć nadaje, ponieważ wywołuje w nas respekt. U wielu ludzi również wywołuje strach. I to, co robimy, zanim zbliżymy się do konia, w ogóle cały ten proces jest takim spokojnym oswajaniem się z naszymi lękami również i spokojnym poszerzaniem stref komfortu, ponieważ uczymy się poza strefami komfortu. To chyba musisz trochę wyjaśnić. Dobrze. Strefy komfortu, czyli przestrzenie, które są nam bezpieczne, przestrzenie, które są nam znajome, nasze własne mieszkanie, nasi znajomi, nasi przyjaciele, nasza praca, do której chodzimy codziennie, to jest, tu wiemy, czego się spodziewać, tu wiemy, co nas może spotkać, tu jest wygodnie i bezpiecznie. W takich miejscach, w takich relacjach nie ma już wiele rozwoju. No bo wszystko jest jakby przewidziane, wszystko jest oczywiste. Żeby siebie poznawać, żeby się rozwijać, żeby wchodzić w nowe przestrzenie, trzeba wyjść poza te strefy komfortu. Ja strefy komfortu nazywam trumnami wyścielanymi aksamitem. Tam jest wygodnie, cieplutko, no ale rozwoju już nie ma. I wchodząc w kontakt z koniem, wchodząc w przestrzeń konia, już samą obszar stajni, no to jest miejsce dla nas nowe. Tak, miejsce nieznane. Oj, ten duży koń, co on tutaj zrobi. To wszystko powoduje, że no, jesteśmy poza strefą komfortu, poza tym miejscem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Dlaczego to jest takie ważne? No, z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w sytuacjach nowych i tych takich niespodziewanych, tych których no, jesteśmy po raz pierwszy, ujawniają się nasze najbardziej nawykowe, najbardziej takie standardowe reakcje i zachowania, najbardziej nawykowe sposoby myślenia. Krótko mówiąc, tutaj no, musimy troszkę, ponieważ jest to nowe, troszeczkę tak znowu ewolucyjnie, no bo ja to biologiem jestem, więc troszeczkę dbamy o własne przeżycie. Więc nie eksperymentujemy z nowymi, niesprawdzonymi wzorcami zachowań, tylko wracamy na te nasze najbardziej rutynowe, najbardziej naturalne. No to, one może to, co nie są nam najbardziej, ale są najbardziej dostępne. Są ale pod ręką. Są najbardziej dokładnie tak. Dokładnie tak. W związku z tym, no, jesteśmy, to jest ten aspekt, dlaczego te konie są takie dobre, a drugi do tej nauki, a drugi aspekt, o którym chciałam tutaj powiedzieć, żeby po prostu nasi słuchacze nie przestraszyli się, no, że wchodzimy w jakieś przestrzenie z końmi, które są przecież wielkie i niebezpieczne. Cały ten proces trwa powoli. Wychodzimy poza te strefy komfortu spokojnie, krok po kroku. No i teraz zbliżmy się do tego konia i zróbmy to nasze pierwsze ćwiczenie.
Pytałeś, czy wsadzam ludzi na konie? Otóż nie. Właściwie 99% warsztatów odbywa się w trakcie pracy z ziemi, przy koniu, nie na koniu. Jest jedno, może dwa ćwiczenia, w których również, no już bardziej zaawansowane osoby możemy posadzić na koniu, ale na ogół rezygnujemy z tego, bo nie jest nam to potrzebne. Wyobraź sobie takie ćwiczenie. Pierwsze, które nazywam powiedz koniowi cześć. Koń stoi spokojnie, uczestnik warsztatu podchodzi do niego i po prostu wyciąga rękę w kierunku pyska. No i tak jakby chciał powiedzieć cześć, jestem tutaj. Co się może wydarzyć? No, łatwo sobie wyobrazić takie trzy scenariusze. Pierwszy, koń się mną zainteresował. Wyciągnęłam rękę, koń mnie powąchał, zainteresował się, no jest ciekawy mojej osoby. Scenariusz drugi, nie robi nic. I jestem tutaj zadowolony, prawda? No bo udało się, koń się mną zainteresował. Tak, najczęściej tak, jestem zadowolony, jestem dumny, mówię sobie, koń mnie lubi, tak? Mhm. No, ja tutaj jestem pewnie ważny. No, na przykład taki może być sposób myślenia. Scenariusz drugi. Koń nie reaguje. Stoi jak ta skała. W ogóle się mną nie interesuje. Albo jeszcze gorzej, scenariusz trzeci. Koń się obraca w inną stronę. W ogóle się obraca do mnie tyłem. No i teraz pytanie. Mówię zawsze uczestnikom, bądźcie bardzo świadomi tego, co się dzieje w waszej głowie. Bo te takie zachowania, które ja obserwuję, być może są jeszcze jakieś inne, ale w dwie grupy można posegregować. Jedna grupa, wtedy kiedy koń nie reaguje, kiedy odwraca się do mnie tyłem, to jest taka, która myśli sobie natychmiast, co? Ze mną się nie przywitałeś? Ty taki owaki, jak mogłeś? Ja tu człowiek, podchodzę do ciebie z ręką wyciągniętą, Pan. A ty się ode mnie odwracasz? Dokładnie, jak śmiałeś w ogóle, tak? I to jest jedna grupa reakcji. A druga grupa reakcji idąca dokładnie w odwrotną stronę. Ojej, on mnie nie lubi. Czuję ja się odrzucony. Tak, ja już on do mnie, niczego. Tak. To mi nie będzie wychodzić. Dokładnie tak. I dla uczestników warsztatów to jest niezwykle głębokie doświadczenie. Bo tak jak mówiliśmy, nawykowy sposób myślenia, który się tutaj ujawnia, pokazuje ci twoje podejście do świata. W sytuacji, kiedy coś nie idzie po twojej myśli, jak reagujesz? Czy oskarżasz innych? Jak to? Śmieli się z tobą nie przywitać? Czy raczej oskarżasz siebie? O, ja jestem do niczego. A może trzecia grupa reakcji, myślisz sobie, okej, ja jestem okej, on jest okej, no ma prawo zajmować się swoimi sprawami. Nie jest to ani moja wina, ani moja zasługa, że się do mnie zwrócił, ani moja wina, że się ode mnie odwrócił. Jesteśmy dwojgiem partnerów w jednej sytuacji, ale każdy z nas ma prawo do własnej reakcji. I myślisz sobie, po prostu jest okej. To już za chwilę chciałbym się dowiedzieć, czy przy różnych końskich charakterach będzie tak, że konie też będą w pewien sposób określony zawsze się zachowywać, czy przy różnych partnerach w tej interakcji też mogą się zachowywać różnie. Polskie Radio Euro, zostaw wiadomość, rozmawiam z Dorotą Sojdą, która jest coachem, konsultantką i trenerką, a w swojej pracy wykorzystuje również konie. Koń, prawdę ci powie. Konie bywają różne. Myślę, że konie mogą mieć tak wiele charakterów, jak i ludzie. I trudno tutaj byłoby je poszufladkować i wrzucić do jakichś worków, że są takie albo takie. No, pewnie po prostu są bardzo różne. No i zastanawiam się, czy kiedy nawet przy tym pierwszym powitalnym ćwiczeniu różni ludzie na różne konie różnie reagują, to czy konie mają swój określony, dopasowany do swojego charakteru sposób reagowania, czy bywa tak, że one już tutaj ujawniają swoją pierwszą reakcję na człowieka? No, ujawniają. Tak jak powiedziałeś, konie mają bardzo różne charaktery, każdy jest po prostu inny. Mają też różne potrzeby, mają różny poziom zainteresowania światem zewnętrznym, w tym człowiekiem. I dostrzegam, że różne konie reagują, no, od siebie różnie. Natomiast jeżeli zadasz pytanie, czy reagują również różnie na różnych ludzi, to odpowiedź jest oczywiście, że tak. Tu mogę dać taki przykład, który mnie kiedyś bardzo rozbawił. Otóż koń galop, o którym już wspomnieliśmy. Arab. No,
Arab, tak, piękny, piękny koń. Ma taki zwyczaj, że po prostu stoi i robi za marmurowy pomnik. Podziwiaj mnie. Tak się zawsze śmiejemy, że on mówi tutaj, podziwiaj mnie. No, ludzie na ogół są dosyć zawiedzeni, no bo taki ładny konik, a niespecjalnie kontaktowy w tym pierwszym ćwiczeniu. Ale równocześnie była raz sytuacja, kiedy niezwykle żywiołowa, równocześnie piękna kobieta podeszła do tego konia i podeszła z taką energią, z taką radością, z takim, trudno to opisać, ale z takim pięknem, że jak nigdy zobaczyłam, jak ten koń się zainteresował, jakie wrażenie ona zrobiła na tym koniu. No, wniosek, który Bożena miała na imię, wyciągnęła z tego ćwiczenia, był bardzo piękny. No, ja wiem, że ja robię bardzo dobre pierwsze wrażenie, ponieważ tutaj tak było. Także tak, mają z jednej strony swoje cechy specyficzne, ale z drugiej strony każdy w nas wnosi w przestrzeń konia coś własnego. I na to konie reagują, na nas konkretnie. Pozostając na chwileczkę jeszcze przy tych charakterach końskich, czy jest tak, że każdy koń nadaje się do takich ćwiczeń, czy to muszą być konie, które też są wyselekcjonowane, takie, które będą, nie wiem, cierpliwsze? Jedyny warunek, który ja stawiam, właściwie dwa warunki. Ten najważniejszy, że koń ma pamiętać, że jest koniem. Bardzo wiele koni. Koni użytkowych, koni, które przez ludzi traktowane są w dużym stopniu jak maszyny do zarabiania pieniędzy albo maszyny do pracy, gdzieś tam zapominają już, co to znaczy być koniem. I oczywiście one dalej tymi koni pozostają, natomiast w jakiś sposób dla własnej samoobrony one zamykają się w sobie i niechętnie wchodzą w relacje z człowiekiem. Miałam takie sytuacje, że potrzebując pracować z takimi końmi, po prostu przyjechałam 2 dni wcześniej i nawiązywałam tą relację i przypominałam im, co to znaczy i jaka frajda jest w budowaniu relacji, również dla konia. I wtedy one także się nadają. Drugi warunek jest taki, że to nie mogą być konie agresywne. Także rezygnujemy tutaj z pracy, znaczy ja rezygnuję przede wszystkim z pracy z ogierami, bo wyobrażam sobie, że ogier spokojny, doświadczony, dojrzały też może się do tego nadawać. Natomiast zdecydowanie konie, które mają złe doświadczenia z ludźmi, które mają złe nawyki, które mogą być agresywne, mogą kopać czy gryźć, to takich nie chcemy brać. Koń tego nie robi złośliwie. To są pewne narowy, które powstały w wyniku pracy z ludźmi. To człowiek jest przyczyną tego. Powiedziałaś o tym, że koń to jest duże zwierzę, takie zwierzę, które też może się wydawać zwierzęciem groźnym, to znaczy koń, nie wiem, może zrzucić, kopnąć, ma ogromną masę, więc też mógłby coś człowiekowi zrobić i zastanawiam się, jak jest w tym pierwszym kontakcie ludzi z koniem, czy to nie wydaje się czymś strasznym, czy nie jest tak, że ludzie po prostu obawiają się już na wstępie i nawet przy tym pierwszym ćwiczeniu jest ich trudno nakłonić, żeby do konia podeszli, bo zastanawiam się, z czym podchodzą. Mam wrażenie, że niewielki procent naszego społeczeństwa miał jakieś regularne kontakty z końmi. A ci, którzy mieli jakieś sporadyczne, to nie zawsze to były bardzo dobre kontakty, tak? Tak. Powiem tak, po pierwsze, tak jak wspominałam, oswajamy się powoli, czyli to nie jest tak, że przyjechaliśmy w przestrzeń stajni zupełnie nową, taką jakąś nieznaną, dziwnie pachnącą, z wielkimi zwierzętami i od razu idziemy się witać z końmi. Najpierw ustalamy sobie zawsze pewne zasady bezpieczeństwa. Ja dokładnie opowiadam, jak to jest z tym koniem, jak to jest z podchodzeniem od tyłu do konia, albo na przykład jak to jest z tym takim hasłem, które większość ludzi słyszała, jak się boisz, to nie podchodź do zwierzęcia. Nie podchodź do psa, bo cię ugryzie, nie podchodź do konia, bo cię kopnie. I dla przykładu, to jest tak zwana półprawda. Ja ją tłumaczę w ten sposób. Jeżeli się boisz, to nie podchodź, udając, że jest inaczej. Ponieważ jeżeli udajesz, czyli masz w sobie strach, ale udajesz, że go nie masz, to komunikat, który wysyłasz, jest niespójny, jest kłamliwy. Usiłujesz kogoś oszukać w tym momencie sam siebie i konia. Koń się nie da nabrać. Natomiast jeżeli podejdziesz do konia, akceptując tą obawę, mówiąc,
głośno, w myślach, nie ma znaczenia. Nie zrób mi, proszę, nie zrób mi krzywdy. Ja się ciebie obawiam, tak? To koń potraktuje nas tak jak żebaczka. Po co miałby nam robić krzywdę? No, to nawet nie ma żadnego biologicznego sensu. Dla konia, dla gatunku. Wtedy on się nami zaopiekuje. I ja widziałam wiele takich sytuacji. Oczywiście tu jest taki warunek, że uczestnik warsztatów, no też budujemy najpierw zaufanie, on musi mi zaufać, że ten koń naprawdę jest bezpieczny, ale widzi tego konia, do tego konia podchodzę od tyłu, od przodu i widzi to stworzenie, już jest zbliżone i jeżeli na płaszczyźnie tego zaufania właśnie tak podejdzie do konia. I to widziałam, taka malutka, 1,50 m w kapeluszu kobietka podeszła do klaczki wysokości 1,80 m w kłębie, no naprawdę taka monstrualna wręcz. I podeszła mówiąc na głos, słuchaj, proszę cię, nie zjedz mnie, nie ugryź mnie, nie zrób mi krzywdy, ja się ciebie boję. I przepiękna scena, którą oczywiście nasza ludzka interpretacja, ale ten konik tak zwrócił głowę, tak jakby ją chciał objąć, tak jakby ją chciał uspokoić, powiedzieć, nie bój się, to ja tu jestem, ze mną ci nic nie grozi. Bo w tym momencie po prostu inaczej budujemy relacje. Nie udajemy, że ja tu będę szefem, ja będę twoim przywódcą, ja będę twoim przewodnikiem, tylko mówimy, proszę, bądź moim szefem, bądź moim przywódcą, ja się boję, w związku z tym oddaję ci no, kierowanie. A tak też może być, z radością przyjmuję. A tak też może być w kontakcie z koniem, że to koń będzie naszym przewodnikiem, że to on się poczuje odpowiedzialny za nas? To jest nasz wybór. Jest nasz wybór. Może tak być i tutaj nawet nie tyle z samych tych warsztatów, tylko z mojego bycia i z mojego czasu spędzonego z moimi końmi. Są sytuacje, w których ja oddaję im kierowanie. Są sytuacje, w których to ja decyduję, gdzie chcemy iść i jak chcemy iść, w jakim tempie. Albo są też takie, w których mówię, no dobrze, teraz ty decyduj. Ciekawa jestem, dokąd zajdziemy, ciekawa jestem, jak pójdziemy. Konie doskonale wyczuwają nasze poczucie pewności siebie. To, czy my wiemy, czego chcemy, czy nie wiemy. I tutaj przepięknym przykładem jest mój koń na rajdach. Bardzo lubię jeździć na rajdy letnie. Na kilka dni wyjeżdżamy ze stajni, idziemy jakąś grupką. My bardzo często prowadzimy. I koń nie ma wątpliwości, idzie wszędzie tam, gdzie go poproszę, do jednego momentu. W momencie, kiedy ja wyciągam mapę i zastanawiam się, gdzie iść, on natychmiast zwraca się w kierunku stajni, tak jakby mówił, no jeżeli ty nie wiesz, to ja cię zaprowadzę. Jeżeli ty nie wiesz, gdzie chcesz iść, to ja tutaj podejmuję decyzję. To ładna opowieść. A za chwilę chciałem cię zapytać o pewne zdanie, które powiedziałaś, o to, że koń podejdzie do nas jak do źrebaka. A tutaj chyba kryje się jakaś tajemnica, o którą zamierzam cię zapytać. Polskie Radio Euro, zostaw wiadomość, zostańcie z nami. Zostaw wiadomość, rozmawiamy dzisiaj o Horse Assisted Education, czyli o takim sposobie, no, nie wiem czy tylko edukowania, ale rozwijania się, który może wykorzystywać współpracę z koniem. A naszym gościem w studiu Polskiego Radia w Krakowie jest Dorota Sojda, która z końmi pracuje, pracując z ludźmi. Powiedziałaś kilka minut temu, że koń w takiej trudnej sytuacji podejdzie do nas jak do źrebaka, wtedy kiedy pokażemy mu, że się boimy, a nie podejdzie do nas jak, nie wiem, do małego człowieka, do małego dziecka? No, oczywiście to są wszystko nasze takie ludzkie nazwania. Myśl, którą tutaj zawarłam, jest taka. Powiedziałam już, że konie są mistrzami, konie żyją stadnie i są mistrzami w komunikacji. I dla przeżycia stada jest bardzo ważne, żeby były bardzo jasne hierarchie. Ten, kto jest mądrzejszy, bardziej doświadczony, kto ma w sobie więcej odpowiedzialności i również więcej takiego poczucia służby, czyli jest w stanie poświęcić się dla innych, ten w tej hierarchii będzie wyżej. Natomiast no, źrebaczki, jako młode stworzenia, które nie mają doświadczenia, nie wiedzą, gdzie jest woda, gdzie jest trawa, są jeszcze otwarte i pełne życia i czasem chcą się pobawić, a czasami chcą się czegoś nauczyć też,
mają bardzo jasny sposób komunikowania w stosunku do starszych i wyżej stojących w stadzie, w hierarchii zwierząt. Podchodząc tak charakterystycznie, kłapią pyszczkiem, tak jakby mówiły: ja jestem roślinożerny, ja ci nie zrobię krzywdy, proszę cię, ty mi też nie zrób krzywdy. I to jest bardzo jasny sposób zakomunikowania. Ja zgadzam się być niżej w hierarchii niż ty. Nie musisz ze mną już niczego ustalać. Ja się poddaję pod twoje kierownictwo. No i dokładnie tak samo. Jeżeli człowiek podejdzie z tym samym komunikatem, nie usiłuje budować z koniem relacji wyższości, to znaczy jakby być w hierarchii wyżej, tylko mówi od razu: ja akceptuję, że ty jesteś w tej hierarchii wyżej, no to koń przyjmie tą sytuację jako naturalną, w porządku, no i zaopiekuje się nami. Taki w swój oczywiście koński sposób. A takie podstawowe metody, którymi przekazujesz koniowi informację, że ty chcesz być wyżej, że ty będziesz wyżej, że ty prowadzisz, to jakie? Zastanawiam się, czy takie, które ty wypracowałaś gdzieś, znalazłaś, odczytałaś, na co koń reaguje, czy to było też tak, że musiałaś pewne rzeczy wiedzieć już na wstępie, żeby móc się do tego konia zbliżyć? Znaczy, wszystkiego po troszku. Jeżeli myślimy o ludziach po prostu, w jaki sposób budują w pierwszym kontakcie, bo każdy kontakt jest istotny. Konie mają wprawdzie doskonałą pamięć, ale liczy się zawsze tu i teraz. I to, że dzień wcześniej, miesiąc wcześniej była jasna hierarchia i człowiek był wyżej w tej hierarchii, dzisiaj już ma mniejsze znaczenie. Musimy od nowa ustalić tą hierarchię. I teraz to są proste komunikaty, komunikaty, które znamy również w naszym, w cudzysłowie, ludzkim stadzie. Kwestia, kto podejmuje decyzję. Jeżeli ruszamy, kto z nas rusza pierwszy? Kto nadaje kierunek? Kto idzie pierwszy? Kwestia jest zdecydowania, kto wybiera, kto, no właściwie kto podejmuje decyzję. Ten, kto podejmuje decyzję, ten rządzi. A decyzje oczywiście dotyczą tego, co się dzieje w danym momencie. W czasie warsztatów to są proste ćwiczenia, przeprowadzenie konia z punktu A do punktu B. Po drodze są jakieś przeszkody, coś trzeba ominąć albo przejść przez jakieś drągi. No i obserwując to, bardzo ładnie widać, kto prowadzi, gdzie jest ta energia do przodu, kto się zatrzyma, jak to będzie wyglądało. Czytamy jak na dłoni naprawdę, kto w tym dwuosobowym stadzie albo w tym zespole dwuosobowym jest szefem. To nie ma wątpliwości. A kiedy mówi się, że koń poniósł, tak? Nie jestem specjalnym koniarzem, ale wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, kiedy koń, nie wiem co, próbuje uciekać, tak? To jest taki moment? Właściwie pod pojęciem poniósł należy rozumieć, że koń podjął decyzję wbrew woli człowieka i poszedł w kierunku, który sam wybrał i w tempie, w którym sam wybrał. Najczęściej mówi się, że koń poniósł w momencie, kiedy zrywa się do galopu i gdzieś tam pędzi, no najczęściej na oślep czy w jakiejś tam panice, ponieważ się właśnie spłoszył. Ale tak naprawdę można mówić, że koń poniesie także i wstępie. Na szkółkach różnych jeździeckich można to obserwować, jak koń, siedzi człowieczek na tym koniu, a koń tak naprawdę to chodzi tam, gdzie chce. I w pewnym sensie to on też ponosi, tak? Czyli nie słucha woli jeźdźca. Teraz, jeżeli poruszyłeś ten temat, to taka sytuacja jest niebezpieczna, świadczy tylko o jednym, że w tym zespole człowieka i konia decyzję podejmuje koń. I dla jeźdźca jest to niezwykle niebezpieczna sytuacja. Jeśli już dotykamy jeździectwa, to moją sugestią zdecydowanie jest, aby człowiek nie wsiadał na konia, dopóki nie ustali właśnie hierarchii i nie ustali, że ja tutaj jestem tym, który podejmuje decyzję. A to się może zadziać jeszcze przed wsiadaniem na grzbiet, tak? To się jeszcze na ziemi dzieje. Szkoła jeździectwa naturalnego właśnie tego uczy, żebyśmy najpierw w pracy z ziemi, i to może być 10 minut, to czasem jest 5 minut. Oczywiście najpierw zajmie to więcej czasu w pierwszych kontaktach, ale zanim siądziemy na konia, ustalmy sobie te relacje i zbudujmy zaufanie konia do nas, bo ta relacja opiera się na zaufaniu. Koń musi ufać nam, że my zadbamy o jego bezpieczeństwo, że decyzje, które my podejmujemy, są dla niego dobre. Jeśli nie ma tego zaufania, nie ma tej wiary w nas, to w sytuacji zagrożenia będzie ratował swoje życie, czyli poniesie. Za kilka minut po serwisie wrócimy do rozmowy. Przypominam, że naszym gościem jest Dorota Sojda,
A wszystkich koniarzy mam nadzieję, że serca się radują, ponieważ te tematy chyba nieczęsto pojawiają się w mediach, nieczęsto rozmawia się o tym, w jaki sposób konia można potraktować. Pewnie częściej mówi się o tym, w jaki sposób nauczyć się jeździć i koniecznie utrzymywać się niezwykle w niezwykłych pozach na tym koniu, a o samym kontakcie z koniem ja przynajmniej często nie słyszę. W związku z tym za kilka minut wrócimy do rozmowy z naszym gościem. No, jestem bardzo ciekaw i tych charakterów Maćka i drugiego konia. No i mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Przed nami też reportaż na zakończenie drugiej godziny, więc polecam wam serdecznie drugą godzinę Zostaw Wiadomość. Polskie Radio Euro. Zostaw Wiadomość. Tomasz Kosiorek, witam w drugiej godzinie naszej audycji. Razem ze mną jest Dorota Sojda, coach, konsultantka i trenerka. Kobieta, która o koniach wie bardzo dużo i to nie tylko z rozmaitych źródeł, ale też z osobistego doświadczenia. Ja chciałem cię zapytać o tę sytuację, kiedy staje przed koniem człowiek. Staje człowiek, który ma czegoś doświadczać. Powiedziałaś o pierwszym spotkaniu, o pierwszym doświadczeniu, o takim pierwszym ćwiczeniu w witaniu się z koniem. Jak ludzie odczytują siebie w tym kontakcie? Czy taka forma pokazania im, w jaki sposób reagują na przykład na wyzwanie, czy na innych ludzi, jest dla nich bardziej czytelna? No bo różne rzeczy dzieją się też w gabinecie terapeutycznym. U terapeuty człowiek idzie i czasami no, przygląda się różnym swoim reakcjom na ludzi i zastanawia się. I to wszystko jest na poziomie intelektualnym, no bo to własnym umysłem trzeba ogarnąć. Tymczasem no, mamy tutaj konia, który w jakiś sposób się zachowuje. No, pytanie, czy ludzie to rozumieją, czy to wymaga jeszcze jakiegoś komentarza, pomaga wskazania, co takie zachowanie oznacza? No, komentarz na pewno się przyda. Przede wszystkim ważna jest informacja zwrotna tutaj. Ta informacja zwrotna pochodzi przede wszystkim od konia, czyli człowiek doświadcza reakcji konia. Prosty przykład, chce człowiek przeprowadzić konia, ruszyć, stoi w miejscu i mówi, no to idziemy. No i koń stoi, tak? Człowiek stoi, to koń stoi. No chodź. I nic się nie dzieje. Drugi poziom pogłębienia tego doświadczenia to jest informacja zwrotna, którą uczestnik otrzymuje i od trenera, coacha, czyli ode mnie w tym wypadku, jak również od innych uczestników. Przy czym my nie interpretujemy, nie oceniamy, my tylko mówimy, co widzimy. I to jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby to nie było cenne, żeby uczestnik sam wyciągał wnioski. Czyli mówimy, wiesz, widziałem, że dawałeś komunikaty, chodźmy, ale równocześnie całkowicie byłeś bierny, stałeś w miejscu. W ten sposób trudno kierować swoim życiem, mówiąc, chodźmy, pozostając w miejscu. Także to jest takim dodatkowym aspektem różnym w stosunku do gabinetów terapeutycznych, że jest doświadczenie, ale równocześnie uczestnik się ogląda i w zwierciadle konia, i w oczach innych współuczestników, a także robimy zdjęcia i filmy nagrywamy. Także człowiek może zobaczyć sam siebie. No i to jest odkrywcze, to jest zdecydowanie odkrywcze. Pogłębiamy to doświadczenie oczywiście pytaniami, takimi typowo coachingowymi pytaniami, które pozwalają dotrzeć głębiej. Co wtedy myślałeś, co wtedy czułeś, co tobą kierowało, co było w tym dla ciebie ważne, co mógłbyś zrobić inaczej, co następnym razem chcesz spróbować inaczej. I w tych warsztatach jest także miejsce i przestrzeń na eksperyment. Także jeżeli człowiek doświadczy, aha, coś odkryłem, to staram się nie zostawiać go z tym doświadczeniem, tylko dać taką przestrzeń, no to teraz spróbuj inaczej, spróbuj tak, jak ci się wydaje, że mogłoby to coś zmienić. Czyli no, idź inaczej, bądź bardziej dominujący albo bardziej uległy, w zależności od tego, jaka postawa była najbardziej naturalna, poeksperymentuj z czymś, co jest no, inne, mniej dostępne. Sprawdź, czy jest dla ciebie skuteczne, a może zwiększy twój wachlarz możliwości. To jest coś, co uczestnicy bardzo, bardzo doceniają. O czym ludzie mówią, kiedy już czegoś doświadczą? To znaczy, jakie są ich reakcje? Co oni tam przeżywają w tym kontakcie z koniem?
No muszę powiedzieć, że to są bardzo różne doświadczenia, zawsze bardzo osobiste. Ja tu mogę kilka przytoczyć komentarzy. Młody mężczyzna, który no, starał się, powiem bardziej niż to zrobił, starał się przeprowadzić tego konia, który właściwie wynosił go w dowolne miejsce. A on go tak prosił, tak głaskał i tak znowu przeszli razem kilka kroków i znowu koń podejmował jakąś decyzję. I kiedy do nas wrócił, to powiedział, kurczę, to jest dokładnie tak jak z wszystkimi kobietami w moim życiu. One też ze mną robią, co chcą. Albo inne doświadczenie, to było bardzo piękne doświadczenie, muszę powiedzieć, że tutaj nawet po kilku dniach otrzymałam informację zwrotną od uczestniczki na ten temat. Mianowicie w takim ćwiczeniu bardzo trudnym, w którym zadanie polega na tym, żeby z koniem zakłusować, czyli zacząć biec. Koń generalnie rzecz biorąc oszczędza swoją energię, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie niebezpieczeństwo, kiedy naprawdę trzeba będzie uciekać. W związku z tym, jeżeli nie ma bardzo jasnego komunikatu, jeżeli człowiek, który jest z tym koniem, nie jest absolutnie zdeterminowany, że teraz mamy po prostu pobiec, to koń się będzie opierał. A tu oczywiście też nie chodzi o to, żeby go ciągnąć, tylko żeby nadać tej sytuacji taką energię i swoją determinacją spowodować, żeby koń też nie miał żadnych wątpliwości. Tak, teraz biegniemy. Szef mówi, biegniemy, to biegniemy. I miałam osobę, która no, mocno się męczyła, że tak powiem, w tej sytuacji i właśnie zadałam jej to, mówi mi, no tak się staram. A ja mówię, to może przestań się starać, tylko po prostu podejmij decyzję i to zrób. Tak spojrzała na mnie, po czym faktycznie podjęła decyzję i jak ruszyła, tak konik zaczął za nią kłusować, a nawet ją przegonił. I później powiedziała takie zdanie, że to bardzo przypomina moje życie i moją przeszłość, którą za sobą ciągnę i nie mogę się od niej uwolnić. I ona mnie tak stopuje i tak zatrzymuje. I muszę podjąć decyzję, że ja chcę iść do przodu. I wtedy ta moja przeszłość może stać się moim motorem, tak jak ten koń, który mnie wyprzedził. Ona nie musi mi ciążyć, ona może mi pomóc iść do przodu. I to oczywiście jest bardzo indywidualne doświadczenie, bardzo indywidualna refleksja, ale taka głęboka i taka, którą wierzę, że zmieni w jakimś stopniu jej życie. Na początku myślałem o tym, że ten koń jest jak taka grupa współpracowników albo grupa, która komuś podlega. I w zasadzie ma on pewną bezwładność tej grupy, no, chociażby grupy, która podlega szefowi, ma też ma taką dynamikę i taką energię tej grupy, ale potem pomyślałem sobie, że jest tu znacznie więcej rzeczy i to rzeczywiście na bardzo różnych poziomach można odczytywać, na poziomie takim niezwykle osobistym i prywatnym, ale też zobaczyć siebie w funkcjonowaniu w pracy, w funkcjonowaniu przy wykonywaniu jakichś zadań, przy podejmowaniu albo nie podejmowaniu wyzwań. I to są tak różne płaszczyzny, to w zasadzie pewnie czasem jest niespodzianka, co w nas zarezonuje i co się w nas odezwie. Także dla ciebie, jak dla osoby doświadczonej, absolutnie, która już niejedną osobę widziała przy tych ćwiczeniach. Absolutnie. No, ja przyznam się, uwielbiam te warsztaty, ponieważ każdy jest również pięknym polem do rozwoju dla mnie samej. I tak jak mówisz, to za każdym razem są nowe odkrycia i bardzo indywidualne odkrycia, które absolutnie można przenieść do swojego życia osobistego, ale i do życia zawodowego. Ja może bardziej bym użyła słowa zespół niż grupa i czasem używam właśnie to teraz ten koń, spójrz na niego jak na swój zespół. I tak, masz rację, to jest kwestia nas jako przewodnika, który buduje autorytet. Czy ten zespół podąży za nami dobrowolnie, ponieważ ma do nas zaufanie, ma do nas szacunek, wierzy, że to kierunek, który my pokazujemy i decyzje, które my podejmujemy, są słuszne dla niego, dobre, wtedy pójdzie za nami dobrowolnie. Albo będzie miał wątpliwości i wtedy wszyscy zobaczymy, że czegoś w tym przywództwie brakuje. A kiedy myślimy o tych właśnie odkryciach i związanych z życiem zawodowym, jest takie fajne ćwiczenie, które nazywam wyzwaniem, gdzie układam z drągów na ziemi taki niewielki labirynt, ale labirynt stosunkowo ciasny. I po czym mówię, teraz macie przez ten labirynt przejść razem z koniem, pokazuję bez konia, jak to należy przejść. No i reakcje bardzo często są takie, powiedziałabym, dość mocne,
na przykład, no ty chyba zwariowałaś, przecież to jest niemożliwe. I tutaj znowu... No, koń zwrotny nie jest, bardzo się nie wyrabia tak na zakrętach. Tak się wydaje, nie? To znaczy ludzie tak myślą, że koń to tak jak samochód, no takiego zakrętu to nie weźmie. A tu się okazuje, że rzeczywistość może być zupełnie inna. I znowu zadajemy sobie to pytanie, jak podchodzisz do wyzwań, które wydają ci się trudne, niemożliwe, nierealne, a które w życiu zawodowym dość często nas spotykają? To wcale nie jest tak rzadko, kiedy dostajemy zadanie i myślimy, no nie, no przecież tego się nie da zrobić. A jednak, jeżeli jesteśmy zdeterminowani, jeżeli mamy bardzo jasną intencję, jeżeli to przemyślimy, mamy jakiś plan, to okazuje się, że koń potrafi przejść ten labirynt bez trudu. I po takim jednym ćwiczeniu ktoś powiedział, no, jeżeli ja to zrobiłem, to już żadna rzecz nie jest dla mnie niemożliwa. Wszystko w zakresie moich możliwości. Także to są właśnie te odkrycia, które również przenosimy na życie zawodowe. W Zostaw Wiadomość dzisiaj bardzo koński wieczór. Rozmawiamy z Dorotą Sojdą, która ma takich dwóch najbliższych przyjaciół, chyba już tak należałoby określić tych twoich współpracowników, bo to są takie konie, z którymi pewnie już niejedno przeszłaś, niejedno przeżyłaś, widziałaś je w bardzo różnych sytuacjach, ale czy może być tak, że te konie nadal cię będą zaskakiwać? No ty je znasz do tego stopnia, że ty wiesz, że nawet na mapę reagują w sposób jednoznaczny, już wiedzą, co to za komunikat, że pani się waha i nie bardzo wie, w którą stronę, więc one koniecznie będą do domu. Ale czy taki koń może cię jeszcze zaskoczyć? Bardzo. I to zaskoczenie za każdym razem jest na takiej płaszczyźnie, kiedy zapominam, jak one są mądre. Mądre tak życiowo. To nie jest mądrość taka ludzka. No, nie chciałabym być tutaj źle zinterpretowana, ale taka mądrość życiowa, która mówi, że jak jestem głodny, to chcę iść jeść, jak jestem zmęczony, to chcę iść do stajni najkrótszą drogą. Zaskoczenie? No, nawet dwa dni temu, kiedy poszłam na bardzo długi spacer z galopem, w dużym stopniu asfaltem, ponieważ no, po powodziach wszystko zalane i bardzo niebezpieczne. I chciałam wrócić taką ścieżką, takim wąwozem, który okazał się nieprzejezdny, czy nie do przejścia, ponieważ po prostu ściana zeszła, no, tak jak w wielu w dzisiejszych dniach miejscach. No i postanowili, nie było odwrotu, trzeba było wracać tą samą drogą, która była dużo dłuższa. I muszę przyznać, że w każdym miejscu, w którym była jakakolwiek ścieżka kierująca się w stronę stajni, no konik niezwykle zdecydowanie mówił mi, teraz pójdziemy tędy, bo tu jest krócej do domu. I nawet miałam w jednym momencie dość taką intensywną, powiedziałabym, dyskusję, kiedy koń już postanowił iść nawet tyłem, byle szybciej do domu. No i wymagało to no, bardzo dużo zdecydowania z mojej strony, ponieważ werbalne stwierdzenia, ale wiesz, tamtędy nie przejdziemy, bo jest po powodzi, no niewiele dawały, tak? Tutaj trzeba było być naprawdę przywódcą, ale jego upór we wskazywaniu mi krótszej drogi do domu, no mnie zaskoczył, przyznam. Prawie jak z GPS-em, który nam czasami mówi, żebyśmy w każdą polną ścieżynę skręcili, jeżeli to ma być najkrótsza droga. Dokładnie. Powiedziałaś, że ten koń, że Maciek został uratowany od rzeźni, a co robił przez całe życie? No, Maciek to jest przykład konia, który służył człowiekowi przez całe życie. Trudno powiedzieć do końca, jak długie, bo o nim wiemy tylko tyle, że ma na imię Maciek. I około 15 lat pracował w Wiśle, zwoził drewno z lasu. Także pracował bardzo ciężko. W lesie porusza się niezwykle sprawnie, no ale wiadomo, z wiekiem osłabł i już nie spełniał standardów wymaganych przez gospodarza. No ja to mówię nawet bez ironii, bo ja rozumiem, że górale no, pracują, zarabiają w ten sposób na życie i może nie być ich stać na utrzymanie konia na emeryturze, aczkolwiek no, bardzo żałuję, że tak właśnie jest i że koń, który przez całe życie pracuje i służy człowiekowi, no, kończy później jako kiełbasa. I dlatego swoją pracą i tymi warsztatami i popularyzowaniem metody rozwoju przy koniu
i pokazaniem tego, jak wiele od konia możemy się nauczyć, niekoniecznie siedząc na jego grzbiecie, tylko właśnie będąc nim, traktując go jako partnera, słuchając go i słuchając siebie, tak, w tej relacji. No wierzę, że w ten sposób możemy tworzyć miejsca pracy dla tych koników i one mogą jeszcze nam dużo dać. A historia galopu, on się skąd wziął? A galopek miał szczęście. Mówię pieszczotliwie o nim galopek. Rodowodowa nazwa to galop kończystej krwi arabskiej. On pochodzi ze stadniny w Kurozwękach i później przechodził przez kilka rąk, a od 97 roku ja go znam i po pewnym czasie go wykupiłam. Także to koń akurat o dosyć szczęśliwym rodowodzie. A właściwie życiorysie. Czy to, o czym mówisz, to są propozycje tylko dla dorosłych, czy dzieci czasami też w tym kontakcie z koniem mogą coś albo same odkryć, albo być może powiedzieć swojemu otoczeniu i swoim rodzicom o tym, co im w duszy gra? Absolutnie. I metoda jest no, świetna i sprawdzona dla wszystkich grup wiekowych. Ja osobiście mam szczęście co roku prowadzić warsztaty dla klasy gimnazjalnej, ponieważ gimnazjum, do którego chodził mój syn, no, nawiązało ze mną taką współpracę i na zakończenie gimnazjum albo w minionym roku również jako takie zajęcia teambuildingowe dla pierwszej klasy gimnazjum pracowaliśmy właśnie tą metodą przy koniu. I młodzież również bardzo dużo wynosi. To jest troszkę może na innej płaszczyźnie, może te refleksje nie są aż tak pogłębione, ale to, czego mogą doświadczyć i pewne myśli, które ze sobą wyniosą, są no, niezwykle cenne, niezwykle ważne i myślę, że kształtujące ich postawę w później w dorosłym życiu. A dodam, że także z młodszymi dzieciakami czasem prowadzę takie zajęcia, no to już bardziej powiedziałabym dla rodziny i znajomych, na przykład jako alternatywny pomysł na urodziny klasowe, tak? Zamiast iść do kina albo do McDonalda, możemy pobawić się z końmi i podoświadczać troszkę pracy zespołowej, bo i takie są zajęcia i relacji z inną istotą. No, rozumiem, że to nie jest po prostu taka okoliczność, gdzie przychodzisz i ten koń na sznurku jest obwozi w kółku dzieci i po 5 minutach jest zmiana i kolejny proszę i kolejny umazany tortem obywatel 7-letni wsiada na konia. Tak, a koń stara się udawać, że jego tam nie ma, zamknąć się w sobie i uodpornić na wszystkie kopania i szarpania. Nie, oczywiście to nie jest taka propozycja. To jest sytuacja, w której dzieciaki no, bardzo podobne ćwiczenia prowadzą jak dorośli, a czasami robimy to bardziej grupowo, czyli na przykład nie jedna osoba prowadzi konia, tylko 3 osoby prowadzą jednego konia. I teraz ta grupka musi się dogadać i z tym koniem i ze sobą, jak prowadzimy, a wbrew pozorom możliwości jest całkiem sporo. Bo mogą 3 trzymać za linkę, można się podzielić po kawałeczku, jeden może iść z przodu, drugi może być iść z tyłu, no całkiem spore pole do budowania i uczenia się współpracy i komunikacji. No, można też zaobserwować. Sporo ciekawych zabaw. Kto łapie tę linkę bliżej uzdy, a kto jest dalej, to też sporo chyba mówi o takim zestawie ludzkim i o charakterze tych, którzy się znaleźli przy tej lince. Słuchaj. No i o tym, jak się czują w tej sytuacji, tak? Jak bardzo czują się komfortowe, jak bardzo chcą kontrolować tą sytuację, a na ile mają zaufanie do siebie, do kolegów, do tego konia i do mnie, w co ja ich tam wpakowywuję. Także tak, jak najbardziej. Jest już dosyć późno, ale chciałem ci jeszcze zadać ostatnie pytanie o to, co tobie dały te konie, jeżeli chodzi te i wszystkie, z którymi miałaś w swoim życiu do czynienia, bo domyślam się, że jakieś zmiany musiały także w tobie następować, a może są takie cechy, co do których myślisz, że bez kontaktu z koniem nie udałoby ci się w sobie być może tak szybko wyrobić albo odkryć? No, głębokie pytanie i dużo mogę na ten temat mówić. Kiedyś dawniej to wydawało mi się, że to najcenniejsze, które jakby biorę z kontaktu z koniem, to jest takie ładowanie własnych akumulatorów.
po tygodniu pracy, jak przyjeżdżałam do stajni, to wracałam nowonarodzona. Ale dzisiaj, kiedy patrzę do tyłu, to widzę o znacznie, znacznie więcej. Przede wszystkim myślę, że nauczyłam się, dają mi ogromnie dużo spokoju i ja nauczyłam się dystansu, nauczyłam się znacznie więcej znaleźć w sobie ciszy i spokoju i takiego dystansu, który wynika z tej świadomości, że to, co jest naprawdę ważne, jest tu i teraz. Że przeszłość była, minęła. Przyszłość jest prezentem. Będzie albo i nie, no na to nie mam wpływu. Natomiast to, na co mam wpływ, to jest dzisiaj, to jest moje otoczenie, to są relacje z innymi, relacje z samą sobą, relacje z czasem, tak? Jak mi czas płynie, co ja z tym czasem robię. I ta właśnie umiejętność konia bycia tu i teraz i doświadczania teraźniejszości, to jest coś, co mi ogromnie dużo dało. Konsekwencją tego jest nawet niezwykła umiejętność wybaczania i wiary w to, że w ludziach dookoła nie ma złych intencji. Nie zawsze wychodzi tak, jak ma wyjść. No, każdy z nas ma słabsze momenty i pewne rzeczy nam nie wychodzą, albo mówimy rzeczy, których wcale nie chcielibyśmy mówić. Natomiast niezwykła umiejętność koni do wybaczania. A my je ranimy bardzo często. Najczęściej nieświadomie. Tu je szarpniemy, tutaj dajemy komunikat, a tak naprawdę chcemy co innego. Będąc już teraz w takiej, że tak powiem, komitywie z moimi końmi, to ja potrafię zauważyć w ich mowie ciała na przykład to, że no, po ludzku bym powiedziała, że je uraziłam. To znaczy, że zrobiłam coś, co było no, niesprawiedliwe, powiedzmy w ten sposób. A równocześnie już po chwili wiem, że mi to zostało wybaczone. Tak? No i to jest piękne. To jest piękne i to niezwykle wzbogaca i staram się jakby brać to od nich i przenosić na swoje życie i relacje z innymi ludźmi. Dorota Sojda, bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Dziękuję Tobie, dziękuję słuchaczom i właściwie wszystkim życzę, aby mieli kiedyś możliwość doświadczenia takiego kontaktu, gdzie nie przychodzimy do stajni po to, żeby wsiąść na konia, jeszcze nie daj Boże ktoś nam go osiodła i traktujemy go jak rower, tylko jesteśmy tam po to, żeby na chwilę przeżyć tą relację. Być, może dowiedzieć się coś o sobie, na pewno dowiedzieć się coś o koniu, no i wyjść stamtąd wzbogaconym. Myślę, że warto i tego każdemu życzę. Dorota Sojda, coach, konsultantka, trenerka, była naszym gościem. Erka 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 była naszym gościem. Erka.